Witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku. Dzisiaj bierzemy się za questa dziennego. Musimy udać się do domku skrzatki śnieżynki i u niej zaczynamy tego to właśnie questa dziennego. Do wyboru póki co mam dwa, tak mi wyskoczyło. Możliwe, że jest jeszcze trzeci, no ale to już tam jak będzie to go nagram, jak nie będzie, no to go nie będzie. Tak czy tak, póki co wiem, że na pewno są dwa i właśnie teraz możemy któryś z tych dwóch questów wylosować. Idziemy do śnieżynki i zaczynamy z nią rozmowę. Aj, dzień dobry, dzień dobry. No i okazuje się, że nasza śnieżynka robi... potrzebuje co najmniej 16 płatków, żeby zrobić kołderkę dla dużego skrzata. I my musimy zdobyć dla niej aż 16 płatków. Ale jakich płatków? O co to w ogóle chodzi? No chodzi tutaj o wirujące płatki śniegu. Po wyjściu tutaj do mapki Zimna Kraina musimy szukać takich wirujących płatków śniegu. Wystarczy je klikać i za każdym razem uda wam się je zgarnąć. Bo mi się udało w sumie za każdym, więc wam też pewnie. One są takie białe, tak jak zobaczycie na tą animację śniegu i zwykłe płatki takie niebieskawe, to tamte są perfidnie białe. I nawet ten śnieg, który jest na ziemi, jest mniej biały niż te wirujące płatki śniegu. No tak, taka mała rozkmina. I no też mój sposób, po prostu szukam myszką po tym gdzie to jeszcze może coś być. Tutaj chyba jakoś wydaje się pusto. Nie ma żadnych takich białych płatków. Te są bardziej niebieskie, więc idziemy do góry. No i głównie na tym polega ta część questa. Musimy szukać, o tam na górze jest. Widzicie, one są takie białe, są perfidnie takie bardziej bielsze niż pozostała część mapki i na pewno łatwo zaraz już będziecie je rozróżniać i tak jak ja łatwo będziecie je zdobywać. Także potrzebujemy ich 16. I kiedy mamy już 16, wracamy do naszej śnieżynki, oddajemy je i okazuje się, że jeszcze potrzebujemy nici. Teraz pytanie, skąd weźmiemy nici? Są dwie opcje, teraz wam pokażę jedną. Jest to werbin i tafia. Ona da nici chyba osobom poniżej 50 levela. Ale no jak już wam pokażę, to wam pokażę. Lecimy do Werbin. I do domu Jalena i Tafi. Następnie na pięterko do Tafi spróbujemy zagadać o nici. A jeżeli nie u Tafi, to musimy iść do Nidhal. Prawdopodobnie to jest ze względu na levele, więc ja teoretycznie nie powinienem tutaj dostać tych nici w takim razie. Ale zaraz się o tym przekonamy. Witaj. Nie, na pewno nie mam nic takiego. No, tak jak wam mówiłem, chyba miałem rację, że to tutaj pewnie levele do 50 mogą zdobyć, a jak już mamy teleport do Nidhal, czyli 50 level, to lecimy do Nidhal, do kamienicy Broka, do samego krawca Broka i on już nam na 100% musi dać te nici. A jeżeli to jest osobę, no to już nic na to nie poradzę. Pokazałem wam obydwie drogi do dwóch NPC-ków, u których możemy zdobyć takowe nici. Kiedy te nici odniesiemy, to już będzie koniec naszego questa. Jest to bardzo krótki, łatwy quest, który samo nagranie zajmuje 4 minuty z groszami. A jak zobaczyłem drugi quest dzienny, to okazuje się, że trzeba go dużo robić, a jeszcze do tego trzeba czekać po 10, po 15, po 5 minut, więc wychodzi na to, że się robi go chyba ponad pół godziny. Także trochę niedobrane są te questy, no ale mniejsza o to. Załatwiliśmy nici od krawca Broka, oddajemy je śnieżynce i kończymy tego questa. Także liczę, że będę miał najczęściej tego questa, bo jest bardzo prosty i szybki do zrobienia. I dziękuję wam za uwagę. Nie będę polował na drugiego questa. I to chyba tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeszcze parę questów chyba zostało, których nie nagrałem. A tak, to może jakaś loteria. Zobaczymy.